wiadomościach kietrzańskiej telewizji internetowej. Dziś w programie m.in. umowa na remont rynku podpisana. Zdajemy sobie z tego sprawę, że będziemy bacznie obserwowani przez mieszkańców. Dni miasta i gminy Kietrz już niebawem. Zapraszamy wszystkich serdecznie od 9 do 11 czerwca. Dni miasta i gminy Kietrz. Nowa kuchnia w Domu Kultury. Będziemy się mogli nie wstydzić. To prawdopodobnie ostatnie takie zdjęcia kietrzańskiego rynku. W piątek 12 maja została podpisana umowa na przebudowę głównego placu w mieście. Wykonawcą na drodze przetargu została wybrana firma pana Kamila Dudy z Kietrza. Powiem szczerze, jest to dla mnie dzień wyjątkowy. Doszło do, można powiedzieć, wielkopomnej chwili, gdzie mieszkańcy Kietrza dostaną rynek, który naprawdę wedle projektu jest rynkiem pięknym. Zostaną otworzone nowe aleje, będą również przebiegały prace konserwatorskie, zostanie zamontowana piękna fontanna. Wydaje mi się, że będzie to miejsce dla wszystkich mieszkańców. Przed rozpoczęciem prac także kierownik budowy jest pełen optymizmu. Ja myślę, że będzie wszystko dobrze i trzeba jakby optymistycznie na to wszystko spojrzeć i ja wierzę w to, że wspólnie tutaj będziemy działali na rzecz samego miasta, no i gminy, prawda? Tutaj. Remont rynku to realizacja obietnicy składanej przez burmistrza w kampanii wyborczej. Rewaloryzacja rynku była już tak naprawdę takim pomysłem, który zrodził się w kampanii wyborczej. Zresztą można przeglądać nasz program wyborczy, gdzie jednym z tych punktów właśnie jest remont generalny rynku. O szczegółach związanych z budową będziemy na bieżąco informować. Od kilku lat Dni Miasta i Gminy Kietrz wypełnione są programem, który skierowany jest do szerokiej grupy odbiorców. Podobnie będzie w tym roku. Tym razem będziemy świętować na Stadionie Miejskim w Kietrzu. Zapraszamy wszystkich serdecznie od 9 do 11 czerwca. Dni Miasta i Gminy Kietrz, nie tylko skierowane do mieszkańców naszej gminy, ale również do wszystkich pozostałych ościennych gmin. Rozpoczynamy w piątek od uroczystej sesji, która odbędzie się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury od godziny 17. I tutaj chciałbym również zaprosić wszystkich mieszkańców do sali widowiskowej do wzięcia udziału w tym uroczystym dniu. Oprócz uroczystej sesji w Domu Kultury odbędzie się spektakl Stowarzyszenia Dzieci ze Szkoły Spilszcza. Stawiamy właśnie tutaj na mieszkańców naszej gminy, żeby zaprezentowali swoje możliwości wokalne. Na piątek przewidziano występy artystów muzyki hip-hop. W piątek na kietrzańskiej scenie na Stadionie Miejskim będą trzy koncerty. Jako pierwszy artysta o pseudonimie artystycznym Małpa. Ten koncert jest od godziny 19.30 do 20.30. Zaraz po tym występie wystąpi artysta Sobota z Reną, również znany artysta ze środowiska, z gatunku muzycznego hip-hop, rap. A po tym koncercie zapraszamy wszystkich na trzecią kietrzańską noc klubową. Występują bardzo znane osoby, które kilkakrotnie gościły na Sunrise Festival, czyli Diablo i Emdi. Cała impreza przewidziana jest do godziny 4 rano. Sobota już tradycyjnie rozpocznie się na sportowo. Drugi dzień obchodów Dni Miasta to przede wszystkim jest dzień nastawiony na sport. Od godziny 10 do godziny 13 odbędzie się 11 półmaraton. Tak jak w poprzednich latach, trasa będzie przebiegała tutaj przez Trzebom, Gruczanki, Pietrowice Wielkie. Po półmaratonie odbędzie się 10 edycja biegu dla dzieci. Jest to otwarty bieg, więc wszystkie dzieci mogą wziąć w nim udział. Kolejne sportowe emocje to przede wszystkim trzecie Mistrzostwa Polski Strongmanów w kategorii do 90 i 105 kg. I tutaj możemy dodać, że te Mistrzostwa Polski są automatycznie kwalifikacjami do Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata. Na tym sobotnie atrakcje się nie kończą. W sobotę zaraz po Mistrzostwach Polski Strongmanów zapraszamy na kolejny koncert, również z gatunku hip-hop, rap. Udało nam się zakontraktować artystę o pseudonimie artystycznym Kali. Bardzo znany artysta, który jeszcze kilkanaście dni temu wypuścił kolejną swoją płytę, która właśnie świetnie się sprzedaje. Po tym koncercie na scenie wystąpi żeński zespół taneczno-wokalny Marakuja. Na koniec trzecia kieczańska noc disco polo. Udało nam się zakontraktować bardzo znany zespół
i popularny wśród muzyki disco polo zespół Andre. W niedzielę zaczynamy o godzinie 11 od mszy w naszym kościele parafialnym w intencji miasta i mieszkańców. A później nowa inicjatywa Kieczański Mam Talent. Jest to pierwsza edycja, w której będą mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy naszej gminy. Polega ona na przedstawieniu swoich możliwości, nie tylko wokalnych, nie tylko tanecznych, ale również innych talentów. Każda osoba lub dana grupa będzie miała 4 minuty na scenie, aby zaprezentować swoje możliwości. W niedzielę czeka nas występ zespołu Demono i wielu innych artystów. Zdecydowanie największą gwiazdą podczas Dni Miasta i Gminy Kiecz będzie zespół Demono. Bardzo długie rozmowy, w zasadzie już byliśmy tym zespołem zainteresowani rok temu i 2 lata temu, ale nie udało nam się ich wtedy zakontraktować. W końcu Demono zawita do Kiecza, niedziela godzina 17 do godziny 18.30. Oprócz zespołu Demono wystąpią również może artyści nie tak bardzo popularni, ale również ciekawy gatunek muzyczny, trochę rocka, trochę popu. Będzie pani Dominika Sozańska, jest to mieszkanka powiatu głubczyckiego, która po raz pierwszy wystąpi na kieczańskiej scenie. A całość zakończy się występem kolejnej gwiazdy o godzinie 21 w niedzielę, zespół Lambery do godziny 22. I później jeszcze jest przewidziana 2-godzinna zabawa taneczna. Oczywiście zagra nasz również gminny zespół Stars of the Phoenix. Do niedawna kuchnia w Kietrzańskim Domu Kultury wyglądała tak. Po remoncie pomieszczenia, które przypominały swoim wyglądem poprzednią epokę, zyskały nowy wygląd. Dobiegł końca remont. Niektórych będzie dziwić fakt, że trwał tak długo, no ale to też wynikało z kosztów, że gdybyśmy firmę tu wprowadzili wieloosobową, to trwałoby to krócej, ale więcej by nas kosztowało, więc byliśmy cierpliwi. Owszem, troszkę nam to zachwiało porządek pracy Miejskiego Domu Kultury, ale nie szkodzi, bo efekt jest, myślę, bardzo dobry i wreszcie w tej części aneksu kuchennej, zaplecza, możemy poczuć się lepiej i estetycznie też to, w jakim kręgu, w jakiej atmosferze przebywamy, pracujemy, też jest istotne. Przy okazji tego remontu też uporządkowaliśmy wiele rzeczy tutaj w Domu Kultury. Nas to trochę zmobilizowało też do porządków. Dziękuję przede wszystkim panu burmistrzowi Kamińskiemu za to, że on się osobiście zaangażował tutaj, pilnował tych prac i ma bardzo duży udział w tym remoncie, w tym, jak to ostatecznie wygląda. Panu Mariuszowi Kosińskiemu, który tutaj godzinami, dniami pracował, i swojej załodze też, która tutaj pomagała. Więc dziękuję wszystkim i mam nadzieję, że od tej pory już w tej części właśnie takiej gospodarczej czy kuchennej już będziemy się mogli nie wstydzić tym, że kogoś tu zapraszamy, że ktoś z tego korzysta. Do nowej kuchni zakupiono niezbędny sprzęt. Wyposażenie także jest dużo, dużo lepsze, nie tylko meble, ale naczynia, wiele akcesoriów takich, które przydają się nie tylko na co dzień, ale także, jak to się mówi, od święta. Myślę, że placówka kultury no tak powinna wyglądać, tak? Powinna być jasna, powinna być czysta, powinna być, krótko mówiąc, estetyczna. Jak zapewnia dyrektor Kietrzańskiego Domu Kultury, to dopiero początek potrzebnych zmian. Wiele rzeczy do zrobienia jest jeszcze, mamy świadomość tego, jak dużo, dużo prac wymaga ten budynek. Jest wielki i wszystkiego nie widać, ale jednak te remonty nas czekają w najbliższych latach. Będziemy starali się sukcesywnie jakoś próbować doprowadzić nasz obiekt do takiego stanu, który będzie funkcjonalny, a jednocześnie no, będzie spełniał wymogi także sanepidu, wymogi straży pożarnej. Kuchnia ma służyć wszystkim mieszkańcom naszego miasta i gminy. Na tyle, na ile pozwala nam tutaj struktura działania naszego Domu Kultury. Do tej pory wynajmujemy salę kameralną czy salę klubową na różne potrzeby. To nie są tylko biesiady, to są różne spotkania, szkolenia, więc cieszymy się, że ci, którzy będą od tej pory korzystać, czy w dalszym ciągu korzystać, no, będą mieli lepsze wrażenia i przyjemniej będzie im tutaj
po prostu korzystać z tego.